Przedsiębiorcza Warszawa. Kobiety biznesu. Temat, którym byśmy się chcieli dzisiaj zająć, dotyczy przedsiębiorczości kobiet. Zdaje się, że jest to temat bardzo trudny do dyskusji, ponieważ jest on niezgodny z naszym doświadczeniem gospodarczym. Przez większość czasu istnienia i funkcjonowania gospodarek narodowych tak naprawdę to mężczyźni sprawowali podstawową rolę w gospodarce, jeżeli chodzi o kierowanie, ale również o wypełnianie funkcji związanych z przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość kobiet praktycznie pojawiła się dopiero w XX wieku, a w XXI nabiera szczególnego znaczenia, dlatego że dostrzegamy potencjał, który jest w tej niewykorzystanej sferze naszego społeczeństwa. I tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy pozwolili rozkwitnąć temu, co jest ukryte. Czyli żeby kobiety mogły pokazać, co potrafią, żeby wspierały mężczyzn i mężczyźni, żeby wspierali kobiety i żeby można było uzyskać lepsze efekty również w sferze gospodarczej. Panie profesorze, chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o przedsiębiorczości kobiet i odnosząc się do Pana badań, które Pan robił dotyczących przedsiębiorczości, chciałam zapytać po pierwsze, czy jest coś takiego jak przedsiębiorczość kobiet, a po drugie, jaką ona rolę odgrywa? Czy ona jest istotna, czy ma znaczenie i czy jest widoczna już na tle tej przedsiębiorczości, którą obserwujemy nie tylko w Polsce, ale też na świecie? A jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, to zdecydowanie tak, chociażby ze względu na to, że w środowisku akademickim jest całkowicie oddzielny nurt badania przedsiębiorczości kobiet, a także, że są nawet oddzielne czasopisma naukowe poświęcone tej problematyce. Chociaż obserwujemy tą wyraźną ewolucję od takiego myślenia, że ta przedsiębiorczość jest bardzo specyficzna, po najnowsze trendy, które wskazują, że są pewne różnice, ale faktycznie one nie odgrywają istotnej roli. Czy można powiedzieć, że kobiety są dedykowane do biznesu? Czy w jakiś sposób specyficznie realizują swoje potrzeby prowadzenia firmy czy udziału w życiu gospodarczym? To, co jest rzeczywiście tu specyficzne, że są dedykowane do biznesu w podobnym stopniu jak mężczyźni. Tu mówię oczywiście o krajach wysoko rozwiniętych, nie mówię o krajach chociażby islamskich czy w Afryce, w Azji, ale w naszym kręgu kulturowym. Natomiast to, co rzeczywiście ich wyróżnia i to jest pewną obiektywną specyfiką, to, że najlepszy okres dla zakładania firmy to jest między 20 a 30 rokiem życia, co nie przekreśla przedsiębiorczości seniorów. No a w tym czasie to jest też najlepszy okres dla rozwoju rodziny i to jest obiektywna sprzeczność. Czy w takim razie można w jakiś sposób wspierać przedsiębiorczość kobiet nie tylko w tym okresie początkowym, bo jak rozumiem, on wynika też z tego, że to są młode osoby, które łatwo podejmują ryzykowne zachowania. Nie wiem, czy można powiedzieć, że przedsiębiorczość jest ryzykownym zachowaniem. Jest ryzykowna, aczkolwiek nie jest aż tak ryzykowna, jak się myśli. I tu znowu najnowsze tendencje w zakresie wsparcia kobiecej przedsiębiorczości to jest takie, że nie wdrażamy specyficznych instrumentów, ale rozwiązujemy specyficzne problemy. A więc na przykład okazuje się, że bardzo pomocny dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych kobiet jest dostęp do przedszkoli i żłobków. I to jest właśnie ten podstawowy nurt. Czyli rozumiem, że funkcje społeczne i to obowiązki rodzinne tak naprawdę są najistotniejsze, jeśli chodzi o połączenie tego z życiem zawodowym i z pracą na własny rachunek. Tak, tak można powiedzieć. Początki nie były łatwe. Musiałam zajmować się praktycznie wszystkim, aby w ogóle wkroczyć w branżę wydawniczą. Sama zatrudniałam się w kilku wydawnictwach, gdzie poznałam tajniki wydawania czasopism. I mając już tą wiedzę, jak działa branża wydawnicza, stwierdziłam, że przechodzę na własną rękę i zakładam magazyn dla kobiet. Uważam, że kobiety mają bardzo dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o biznes, o to, co robią i są równorzędnymi graczami w stosunku do mężczyzn. Nie są w żaden sposób gorsze. Jestem zarówno kobietą biznesu, jak i kobietą, która uwielbia pisać, mówić, opowiadać o kobietach.
tak, biznesu to jest jakby mój cel, moja misja, aby propagować przedsiębiorczość wśród kobiet. To ważne, aby kobiety były przedsiębiorcze, aby potrafiły same na siebie zarobić i dodatkowo, a przede wszystkim właśnie mieć w tym frajdę. Z kolei ja w takim razie zadam Pani pytanie dotyczące właśnie tej specyfiki, ale w wymiarze zarządzania. Czy jest coś takiego jak kobiecy styl kierowania firmą? I tu może trochę Pana zdziwię, ale tak naprawdę uważam, że nie ma kobiecego stylu, ale są kobiece cechy w stylu zarządzania. No oczywiście kobiety z siłą rzeczy mają więcej kobiecych cech. No tak. Dlatego też tak, troszeczkę inaczej wygląda styl zarządzania kobiet, taki naturalny styl, który jest bardziej stylem partycypacyjnym, bardziej włączającym wszystkich pracowników, również decyzyjność firmy, co nie przekreśla jej efektywności, wręcz przeciwnie. I powiem Panu zaraz dlaczego. Otóż wyszliśmy z ery epoki industrialnej, tak? Czyli skończyła się tak na dobrą sprawę produkcja prosta, która wymagała zaangażowania siły fizycznej, która wymagała od twórczych czynności. Dlaczego teraz wymagamy od pracowników? To jest budowanie konkurencyjności firm na poziomie globalnym, ale opartej o innowacyjność i kreatywność. Jeśli mamy u ludzi wydobyć tą kreatywność i innowacyjność, to musimy dać im głos. Kobiety potrafią słuchać swoich pracowników. Potrafią stworzyć im przestrzeń, w której oni będą realizować własne pomysły. A więc w firmach, które są zarządzane w stylu bardziej kobiecym, czyli z elementami stylu kobiecego, jest więcej przestrzeni na tak zwany empowerment, czyli zaangażowanie pracowników w tworzenie nowych wartości, kreowanie nowych rozwiązań. I w ten sposób rzeczywiście ten kobiecy styl zarządzania przekłada się na większą efektywność i konkurencyjność, a w związku z tym, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, może decydować też o tym, że w przyszłości będziemy w stanie konkurować z pozostałą częścią świata. Czyli więcej kobiet w zarządach i radach nadzorczych, większa efektywność gospodarki. Tak, powiem nie tylko więcej kobiet, ale też więcej tych miękkich cech zarządzania, takich, które już odpowiadają nowym wyzwaniom gospodarki, bo świat nam się zmienia bardzo mocno, ale oczywiście kobiety łatwiej łączą te cechy. Z jednej strony potrafią być bardzo zadaniowe, w związku z tym wypełniają też te same funkcje, które do tej pory, na których opierało się zarządzanie męskie, natomiast dokładają bardzo dużo elementów miękkich, które pozwalają właśnie wydobyć te nowe wartości. I chyba o to nam chodzi tak naprawdę, żeby ta gospodarka w ten sposób się rozwijała i żeby powstawało coś nowego, coś, co jest twórczym potencjałem, coś, co pozwala na łączenie tego kapitału intelektualnego również z kapitałem ludzkim i z tym, co mamy w zasobie, że tak powiem, kapitału społecznego. Współczesne dzieci potrzebują dużo więcej bodźców, uwielbiają multimedia. W związku z tym, jeśli chcemy przekazać coś wartościowego i edukacyjnego dla dzieci, fajnie jest podać im to w takiej formie atrakcyjnej. Dodo for Story to firma, która powstała z przekonania mojego i Doroty Drozdowskiej-Szymborskiej, że skoro świat nieodwracalnie zmierza w kierunku multimediów, to my musimy zrobić wszystko, żeby młodzi ludzie dostawali dobre treści zaszyte właśnie w multimedia, czyli w gry komputerowe, w multibooki i w filmy animowane. Dodo for Story co roku w Boże Narodzenie realizuje akcję Pomagamy Mikołajowi razem z siecią Empik i z Informedia. Właściwie nie wyobrażamy sobie prowadzenia biznesu, który na przykład też jakby nie wspiera charytatywnie osoby potrzebujące. Na terenie Warszawy działa aż 9 organizacji sieciujących kobiety przedsiębiorcze. Jak wyjaśnić tą skalę? Ja bym powiedziała, że tylko 9. Przydałoby się znacznie więcej, dlatego że kobiety potrafią się organizować, potrafią udzielać sobie wsparcia, a Warszawa jest doskonałym miejscem, gdzie mogą to zrobić. Po pierwsze, jest skomunikowana, czyli można łatwo nawiązać kontakt z koleżankami, które prowadzą podobny biznes na tej albo sąsiedniej ulicy. Po drugie, ma zaplecze, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi i wsparcie wszelkiego rodzaju, które jest potrzebne dla rodziny. No a po trzecie również udziela wsparcia bezpośrednio właśnie kobietom przedsiębiorcom. W związku z tym chodzi o to, że kobiety przede wszystkim muszą mieć dostęp do tych informacji. A nigdzie lepszego dostępu nie będą miały niż właśnie przez organizacje kobiece, które niejako wciągają następne młode adeptki przedsiębiorczości właśnie w krąg tej warszawskiej aktywności firm.
Kobiety w większym stopniu zarządzają w sposób partycypacyjny. Bardziej tworzą przestrzeń i angażują innych ludzi do dawania swojego zaangażowania i przejmowania odpowiedzialności. Samo hasło styl kobiecy w zarządzaniu stało się na tyle uniwersalne, że nawet są mężczyźni, którzy zarządzają w stylu kobiecym, jak też kobiety, które zarządzają w stylu męskim. Kobiety mają trwałe miejsce w polskiej przedsiębiorczości. Proporcjonalnie jest ich w Polsce nawet więcej niż w innych krajach Europy Zachodniej. Wyzwaniem jest natomiast zwiększenie udziału kobiet w przedsięwzięciach prowadzonych na większą skalę, a także tych bazujących na zaawansowanych technologiach.